Cześć, witajcie na kanale Ptasiek Gra. Ja jestem Ptasiek i dzisiaj mam wam do pokazania kolejną gierkę, którą otrzymałem od autorów gry. Gra nazywa się Park Up Car. Ja jeszcze gierki nie odpalałem, sam jestem ciekaw, co nas tutaj spotka. Już widzimy bardzo fajną grafikę, taką pastelowo-kreskówkową, dużo poligonów. No i zobaczmy, można zmienić język. Jest język polski. No niestety. Więc zostaniemy przy angielskim. Dobra, odpalajmy. Turbo, jump, drift. Jakieś samochody do wyboru. O! Kaczkomotor. A to jest co? To jest jakiś wilk, jakiś tygrys? Dobra, weźmy sobie Ferrari. Jak wiadomo, Ferrari najszybsze. Czy my tu mamy jakichś przeciwników? Czy ja tu zdobywam jakieś punkty, coś? O, chłop. Jest turbo. Ej, ale to jest ciężko tu przejechać. Ja właśnie wypadłem poza mapę. Czekajcie, zróbmy restart. Zobaczmy kaczkowóz. Model jazdy całkiem przyjemny. Chociaż, a myślałem, że się zapada w teksturach. Motor na mnie kwacze. Motor jeździ lepiej niż Ferrari. Co wypadł poza planszę. Chyba mnie ta kaczka nie lubi. Tu gdzieś było rozglądanie się. O i teraz zdecydowanie wyjechałem poza mapę. Jadę pod prąd w ogóle. Ej, ja tu już byłem, to był początek. A, właśnie, tu jeszcze mieliśmy skakanie. Jest turbo.
Razie nie bardzo wiem, co ja mam w ogóle myśleć o tej grze. Generalnie sam model jazdy jest fajny. Mapa ciekawa. Tylko... brakuje mi tu przeciwników. Czy tam coś jest? Coś tam się... Ej, zjechałem. A nie bardzo chciałem. No i znowu jadę pod prąd. Ja mam jechać tutaj. Bo tu trzeba będzie poskakać sobie. Close enough. Jedna takaczka. Nie wierzę, że to powiedziałem. Prawie. Prawdę powiedziawszy, po tym, co widziałem, instalując grę, wydawało mi się, że tu będziemy się ścigać. Trochę tego brakuje. Ja tam wjadę. Tu nie ma innej możliwości, żeby to przejechać. One eternity later. A jakby sobie to wziąć pomalutku? To było zbyt pomalutku. Dobra, na ten drugi kamień się trzeba troszeczkę rozpędzić. Na pierwszy przeskoczymy. Ach, dobra, jest. No i co? W sensie, że tu? Mamusiu! Ja chcę do biura, ja umiem pisać na maszynie. Jaj. Się nie mogło udać. Potrzebnie zahamowałem, już tam byłem. Yeah.
jakiś podgląd mapy? Nie. Czy jakiś inny sposób, żeby tam wjechać? Dobra, tu jesteśmy. Teraz ptasiek, skup się. Jaj! Przyspieszyć. Jest on zaraz spadnę. Dobra, wykręciliśmy się. Chyba mogę to dopisać do jednej z bardziej irytujących gier. Mietek, nie irytuj się. Myślę, że ta gra może stać na równi z tym, nie pamiętam jak się ta gra nazywała, ten taki chłop, który przy pomocy jakiejś tam siekierki czy czekana siedział w garnku i się poruszał. To jest ten sam level, ten sam level. Żeby kaczko motorem skakać po skałach. Nie, nie, nie. Nie. Tam się chyba trzeba rozpędzić. Tamten kamień jest trochę za daleko, jak widzę. Gdzie to mnie tam prowadzi?
teraz tego nie spierdzielić. Uff. Okej, okay, kolejne skakanko. Ręce mi się pocą. Nie wiem, czy to dobry objaw, jeżeli chodzi o to, co gra ze mną powoduje. No dobra. I teraz gdzie? Że tam na dół. Nie, 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 nie. No i co? No i dupa, panie, dupa. Ale dobra, jesteśmy w tym miejscu. Myślałem, że znowu będę musiał skakać przez te cholerne kamienie, a tego bym chyba nie przeżył. Gdzieś mi się kaczka na pomoście zablokowała. Mamy nową lokację. Ja tam chyba miałem skoczyć. No i co? Nie wiem, co zdobyłem. Jakieś osiągnięcie na Steam. Czy lawa mnie zabije? Nie. Gdzieś wyjechałem poza mapę. I czy ja jestem na samym początku? What? Quack.
I moje ulubione kamyczki. O, jak ja nie lubię tego etapu. Tak czułem, że na ten drugi nie wjadę. A jakbym zmienił sobie na jakiegoś kotowoza, żeby mnie już tu nie kwakał. Ja pierdzielę, ten drugi kamień będzie mi się śnił po nocach. Ej, chłop przeskoczył. Melisy, dajcie melisy. Dużo, wiadro. Nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jestem spokojną taflą jeziora. Dobrze, że ja to nagrywam bez kamery. Thank you.
No po prostu, no nie. Boże, czy ty to widzisz? Gdyby się tu dało zapisać grę. Ale to chyba tak ma być. Nie, nie, nie. Nie. Sprawdźmy jeszcze ten latający. Może będzie mnie mniej irytował, aczkolwiek nie sądzę. Latającym wcale nie jest łatwiej, tak się wydaje w pierwszym momencie, ale jednak to, że nie widzimy kółek, to nie jest ułatwienie. Jestem pod złym kątem ustawiony. Ja stąd zaraz zlecę, a tego bym bardzo nie chciał. Uff.
Dobra, to już wiem, że spadnięcie nie grozi niczym złym. Powiem wam szczerze, nie tego spodziewałem się po miniaturkach. Spodziewałem się szalonych wyścigów. Gdzieś mieliśmy skoczyć, nie? Dobra. Tu gdzieś. Aha, bo ja tam zjechałem, a droga mnie tu prowadzi. Chłop zablokował się w teksturach. Nie, 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 proszę nie. Czekajcie, bo tam jest jakiś przejazd. Że niby mogę tu wjechać. Sobie skoczyć. No to se chłop poskakał. Jak ta mucha. No se kufa polatałam. Ja tutaj nie bardzo wiem, co ja tam mam zrobić. Tam jest między ten płot się chyba muszę zmieścić. O! Hamuj ptasiek, hamuj. To jest zdecydowanie lepsze niż skakanie po tych kamieniach. Nie. No po prostu kupa. No nie. Wiecie co? Ja sobie muszę zapalić. Ja sobie muszę zapalić. Ta gra źle na mnie wpływa. Zdecydowanie jest to tytuł do najbardziej wkurzającej gry roku. Zostawcie łapkę w górę za moje cierpienia. Zostawcie subka, kto jeszcze nie dał. I dajcie znać w komentarzu, jak wam się podobało. A ja muszę się odstresować. Policzyć do 10. Dzięki wam bardzo. Trzymajcie się, cześć. Dziękujemy wam za ten występ, za to, że byliście z nami przed monitorami. My nazywamy się 4 Dziki. Raz, dwa, trzy, cztery. Zajebiście, że przyszliście. Ja to sam mówię wam. Jak przyszliście, to jest zajebiście.
solowa. Garnik i gitara basowa. Wolfi i gitara perkusyjna. Darek. Gitara wokalowa. Leszek. Za, twoja stara. I gitara wokalowa, Michał. A my jesteśmy cztery dziki i wielkie dzięki.